jeszcze shit. Michela od godziny 7 i próbuję wyjaśnić gdzie zobaczyć. To co wy gadacie? No to było godzina tam. Jestem jednostką offroadową. Rambi, co ty robisz, kurwa? Ja pierdolę, kurwa, tą wariatę. My jedziemy, co? Mogę jechać? Nie. Tak, może pan jechać. Ale dowód niech mi pani odda. Osobisty tylko. Tutaj pan poda koledze. Proszę zjechać na pobocze. Nie pojebało pana? Proszę zjechać na pobocze. 60 potrzebuje 78 na moje 20. Jest tutaj czwórka zamaskowanych zielonych groszków. Jakie 20? Przy banku Fleka, obok komendy. Oczekuję inkoguto. Na skrzyżowaniu. 07 w drodze, jeszcze potrzebne były z dwie jednostki. 16, również 40. Dwa status pierwszy po drugim. No może kłamał. No nie. Nie widzieliśmy. 0723 78. Dzisiaj już 15 osób stamtąd było zabrało. Właściwie, bo teraz jest noc, nie? O, no właśnie. Właśnie. Na razie. Także zróbcie mi przysługę i wy będziecie mieli zajęcie. Jak zobaczycie tam jakąś firmę przeprowadzkową albo innego kurwa gościa, co się tam przeprowadza po raz 90, to zróbcie to porządnie, jakby to należało do was, a nie, że my tam musimy cały czas jeździć i... Spokojnie. Spokojnie. Tylko musi pan odjechać tym autem, sobie. Szkoda, że pisik ale lepiej, a to pierdol dostał, kurwa, nie widzę, nie wiem, pierdol. I ma robotę papierkową. Co, na kogo idziemy? Dzisiaj tam podjedziemy do was, żeby karton zrzucić, tak to? Patrzcie na to, czat. Ha, ale podskoczył dupkę, jak kurwa podniósł ty z siodełka. Zajebiście to jeździ. Aha, to nie widziałam. No.
Gdzie? O nie. 7-8, 7-8. Nie ma broń białą, obezwładnijmy go. Poddajcie się. Okej, okay, leżą. Wszystko już załatwiłem. Bardzo dobrze. Jak kurwa, nazywasz, co tu się dzieje? Załatwiłem wszystko. Ej, chyba się obezwładniłem. Jak się nazywasz? Ja? Z tej strony Karambit. Karambit Fate. No, siedem, zamykamy ulicę. Cierta robota, Karambit Fate. Tak dalej. Ty czyjeś rozstawiam znaki? To ja szef, ich obezwładniłem. Wiem. Bardzo dobrze, Rambi. Dałbym ci awans. Dobra, Zastanawiam się, co się stało. Co jest, kurwa? Dobra, przeszukać ich od razu. Pojazdy na bok. Pojazdy również sprawdzamy. Rambi, jak tobie się nudzi, na kolebę. Nie, szef, to ja obezwładniłem ich. Moja akcja to jest. No dobra, ale jeźdź na komendę, ciebie tu nie powinno być. W dodatku jak nie masz munduru, to w ogóle nie powinieneś wychodzić. Ale mam odznakę, szef. Ty nie jesteś jej. Jej, lecimy na komendę, raz. Jej. 62 do 02. Potrzebowałabym jednostki, które bym miał zebrała. Na Z mam kurwa ID. Ze szpitala, przepraszam. 3-6, podjadę. Pościg z dwójki 81. Dojadę. Oj, chyba nie. Radio check. Radio check. Słucham. Witam serdecznie. Byłaby szansa jakaś wolna jednostka z lawetą tutaj podjechać pode mnie. Znajduje się przy Long Street obok D-Store. Nie wiem, co to kurwa jest, ale powiedziałem mądrze. Zaraz kogoś wyślamy, na spokojnie, tylko GPS-y proszę wysłać. Jasne, nie ma problem, wysłałem już, tam określiłem się, nawet podpisałem.
Oczekuję na miejscu. Witam. Witam serdecznie. Co się stało z kładem? No jakby to powiedzieć, nie wiem, przegrzał się. Ja się odsunię? 6202. Chodź no tu do sali na chwilę. Jasne, mam drobną operację z pojazdem i będę za około do 5 minut na miejscu. Dobrze, czekamy. 10-4. Nie wiem co tak naprawdę. O, dobra, zapraszam za mną. Jasne. Na warsztat lecimy go naprawić, tak? Super, super. No i luks, kurwa, teraz bić się w tą drogę jakoś. Na spokojnie. Dziwna sprawa z tym kładem, bo podobno nówka sztuka funkiel. Ja pierdolę, budkę rozjebałem. Dobra, naprawiam sobie, nikt nie widział. Pan też nie widział. Jasne. No, co się stało z tym kładem? Po prostu jedną. Szkoda tłumaczyć. A, okej. O kurwa, czerwony. Ślepy jestem. Spokojnie. To co, lecimy na pełnej, czy czekamy? Na pełnej. Okej, no to wszystko jasne. Ja mam spotkanie, jestem spóźniony już 5 minut do szefa, kurwa. Okej, to zaraz zapierdolimy tak szybko tego kłada, że damy radę, damy radę. No to jak szybko? No kurwa, postaram się jak się tylko da, nie? Jak na pit stopie. Ale nic nie obiecuję, różnie może być, no. Kurwa, uwaga! Pierdole, kurwa. Jak? Jak go zdjąć z lawety? Musisz... Oh yeah. Piczaku, witam cię serdecznie w gronie subskrybentów. No jeszcze ci by tutaj brakowało. Bory kurito na ciebie. Tak, to jest kokład. O. Dobra. Skrzyneczkę lecieć i zobaczyć. Dobra. Jasne. Dobranoc, Łukasz. Kurwa. 61 do 02. Płynut chodowy się skończył, panu. Stawiaj. A to trzeba to jakoś. Szefie, jeżeli mamy obywatela, który. Dzięki Dizel za odnowienie słówka piąty miesiąc. Pozdro dla ciebie, dziękuję. O ty kurwa. Na chuj na podjeździe naprawiacie tego kłada. Kurwa jego mać, tu przecież lawetę się chowa. Da, pierdol przez tą bramę. Nie słyszałem. Pierdol przez tą bramę. Na chuj naprawiać na podjeździe tego kłada, kurwa, nie można od przodu kurwa nim podjechać? I go kurwa uruchomić i wjechać na warsztat? Ale on już nie jedzie. No dobrze, ale mnie to chuj obchodzi, tutaj lewetą kurwa się wjeżdża, a nie. Dobra, już go kończę robić. Ja teraz potrzebuję następnego. Kurwa, no nie mam jak go wziąć, muszę uzupełnić płyn. Kurwa mać, człowieku, to trzeba było podjechać od drugiej strony, człowieku. Ja tu teraz muszę drugą lawetę wyciągnąć i zapierdalać pod Burger Shota, bo jest syf tam, kurwa. Spierdalaj stąd. Chyba ty, kurwa, spierdalaj. Spierdalaj, kurwa. Kurwa, jesteś po służbie, kurwa, idź, wypierdalaj. Po służbie?
Kurwa, może ruszy delikatnie to. Proszę wypierdalać albo poczekać 5 minut. Wypierdalaj, to jest mój warsztat. Wypierdalaj, to nie jest mój warsztat. No. To wypierdalaj na komendę się rządzić. Dobra, to powinno szybko ruszyć i zakręcić. Dobra, tyle wystarczy. Idę szybko, kurwa, wymienić płyny. Jasne. ...62-02-76 w stronę komendy, będę za 2 minuty. Piszcie, dzięki. Dobra, to już siedzi. Elegancko, no chyba, że jeszcze go wyklepać, czy się panu bardzo śpieszy? Jest dobrze, dziękuję bardzo. Dobra, okej. Okay, miłego dnia życzę. No się, a czemu ty szedłeś ze służby, ty? Bo, no teraz byłem bez, ale bez służby. No? Ja bez służby obezwładniłem tych zielonych gangsterów, wszystkich. Czemu? Właśnie temat jest, co ty zrobiłeś, że zieloni za tobą masz pod komendę przyjechali i chcieli cię na pierdale spalić. Już szefie, nie, już szefie tłumaczę, sprawa wyglądała tak. Już, nie, właśnie nie, ja wytłumaczę. Nie, szefie, sprawa wygląda następująco. Na samym początku przeprowadziłem samotnie wyjazd radiowozem 02 przed komendę, uiszczając tam również, no zaparkowałem, czyli uiszczając tam radiowóz. Następnie obok zaparkowany był inny samochód, taki czerwony, w środku była kobieta, mężczyzna, stwierdziłem, że kobieta za szybko jechała, kobieta zgodziła się na mandat, ja mówię, dobra, ale pani po co tu, pani powiedziała, że do pana, powiedziałem dobra, to bez i nagle jakiś chuj pierdolony, co obok siedział, zadzwonił do szefa, że ja sam interwencję, więc ja w ryk. Obraziłem go, ale chwilowo tak, że chyba nie obrażony. I nagle... Jak go obraziłeś? No powiedziałem mu, proce uchy i tyle. Następnie wyjechali właśnie tamcy, wszyscy zieloni i zaczęli napierdalać po radiowozie, kurwa, pałkami. I dodatkowo zaczęli napierdalać właśnie tą panią z tym panem. Ja szybko, kurwa, cofka, taserem jednego, jeden, kurwa, uchwycony, cofka i widziałem, biegnie na mnie, kurwa, z sześciu. Ja nie wiem, co zrobić w tym przypadku, wyciągam broń palną, ale w celu tylko i wyłącznie tego, że byłem w szoku i chciałem oddziaływać na swoje bezpieczeństwo. Ostrzegawczy wykurwiłem w powietrze, a drugi już był w głowie oponenta. To prawda, nie trafiłem, czyli dałem dwa ostrzegawcze, no i to wszystko. Dwa ostrzegawcze były tak naprawdę. I ale oprócz czego tego oni, nic. Powiedz mi, czy ty zrobiłeś coś, co sprowokowało? Nie, totalnie nic, szefie. Ja zrobiłem. Ale następnie sytuacja miała inny finał. W dalszej części sytuacja wygląda następująco, że odłożyłem radiowóz 02, wziąłem kład, swój kład i schodząc ze służby pozostałem na stacji radiowej oraz udałem się w kierunku, no zapierdalałem gdzieś tam. Gdzie? Obok strzelnicy, dokładnie. I zauważyłem, że obok
dzieje się dziwna sytuacja, jakoby znowu zieloni zostali opierdoleni przez funkcjonariuszy, co słyszałem na radiu, że potrzebne wsparcie. Ukierunkowałem się tam jako jednostka offroadowo wsparcia, ale nie chciałem ingerować w to, co oni tworzą, więc czekałem w oddali. Nagle zauważyłem, że wszyscy się porozstawali. Przepraszam, wyjdę z radia, bo pierdolam tak długo, że się kurwa nie dosłuchać tych komunikatów. Następnie. Dostałem skargę kolejną na ciebie, Rabri, okej, ale kontynuuj. Jasne, kończąc temat, sytuacja wyglądała tak, że wszyscy zajechali i nagle ci zieloni zaczęli uderzać funkcjonariuszy, wyciągając ich z samochodu i obezwładniać, bijąc ich. Ja wtedy użyłem tasera na kładzie i tasowałem każdego oponenta, który uderzał funkcjonariusza. Po tym wszystkim zauważyłem, że jest ich znowu więcej, użyłem broni palnej, wykonałem 3 strzały ostrzegawcze, jeden był specjalnie, 2 nie trafiły. Oprócz tego później zgłosiły się inne jednostki, które poparły moje zachowania oraz doprowadziły akcję do sukcesu, przez co każdy z oponentów został aresztowany i oddany na dołek. Po dalszej sytuacji sprawa wygląda tak, że chciałem odjeżdżać na miejsce komendy, niestety przypierdolił we mnie jakiś dziwny pojazd, nie zatrzymując się, przez co wpisałem kod 1013. Używając kodu 1013 na radio, podjechał do mnie szeryf, z którym udałem się w kierunku szpitala, na którym mnie druid poskładał. Wracając do punktu odniesienia i z powrotnego... Przepraszam, kto cię poskładał? Druid, to jest taki mój znany medyk. Fajny kolega, tak na niego mówię. Fajna klasa postaci, go dalej. W dalszej części sprawa wygląda tak, że wziąłem swojego kłada, czekając na mechanika, kiedy to od 02 dostałem wezwanie na komendę. Powiedziałem, że oczekuję, nie miałem co zrobić z pojazdem. Czekałem na mechanika. Wchodząc na ich radio, uiściłem sobie jedno wsparcie ku naprawie pojazdu. Mechanik przyjechał, mechanik pojechał, mechanik naprawił ze mną pojazd. Wymieniliśmy płyt chłodnicowy. Następnie przyjechałem tutaj, tyle co zrobiłem bez 02. Dostałem zgłoszenie przed sekundą w postaci skargi. Funkcjonariusz Elvis, czyli chodzi o ciebie, tak Rambry, chodzi o ciebie. Będąc off duty, chodzi po warsztacie i napierdala mi do moich mechaników z tasera bez powodu. Szefie, chciałbym co doprowadzić do sprostowania. Uwaga, sytuacja miała się następująco. W momencie, w którym osoba, która zgłosiła na mnie skargę, bodajże jest to blondyn w kucyku wyczesanym na samuraja, tudzież worek na śmieci. Sprawa wygląda następująco. Inny mechanik mnie obsługiwał, podjechał lawetą na tylną stronę warsztatu, przy czym wypakowywując mojego kłada, sprawa potoczyła się w sposób następujący, że przyblokowała wejście innym lawetom, które nie mogły wjechać, co spowodowało korek. Szef prowadzący dany warsztat z tyłu był również na swojej lawecie, no i się podirytował na pracownika, że tak zaparkował, krzycząc na niego, obrzucając go bagnem przy wszystkich klientach. Nie mogłem tego zdzierżyć i po czasie kazałem mu wypierdalać, ponieważ cały czas się kurwa do niego burzył, a ten człowiek nic nie zrobił, tylko wymieniał mi płyt do chłodnic. W następnej sferze stwierdził, że jestem off duty, chuja mogę zrobić, mam stąd wypierdalać, po czym uderzył mnie. Po tamtej sytuacji stwierdziłem, że nie mogę sobie tak w kaszę dać dmuchać, ponieważ jestem charakterny funkcjonariusz, no i pomimo tego, że off duty, to mu przypierdoliłem z prądu. On wtedy obrażony, urażony stwierdził, że no i sobie poszedł, stwierdził, że rządzić to się mogę na komendzie. No i wtedy jak opuścił miejsce, wszyscy pracownicy stwierdzili, że dobrze zrobiłem, bo on to tyran i kurwa na wszystkich się mści, tam i wszystkich bije. Więc po części zrobiłem dobrze. Rambry, mam do ciebie jeszcze jedno ważne pytanie. Tak, szef. Druid, dobra, zaraz przyjdziemy. Szczerze, najbardziej MS-em preferowałem grać. Okej. Okay. Ja tylko mam przerwę. Na dole mamy chłopa, który leci na 300 miesięcy i 100 tysięcy. Za terroryzm. Rozjebał cysternę pod Burgerszotem. No, jakiś... centralnie w Burgerszocie. 100 tysięcy? Tak. No to jest terroryzm, ale czy ktoś ma jakiś problem do tego? I teraz on chce konwój koniecznie. Nie ma konwojów w ogóle. I to jest zakaz odgórny. 02, żadnych konwojów. Jedyne co możemy zrobić konwój, to z rozprawy sądowej. Potwierdzam, mamy zakaz na chwilę obecną. Nie mamy. No i co dalej tam kontynuujemy? Generalnie, Rambry, ty wiesz, że możesz rozjebać nam cały kontrakt z Legendary Customs, jak ty będziesz się prowokował i szefie, powiem tak, taserowe. Powiem tak, ja się nauczyłem... Off duty. Inaczej, też już by nie schodziłem, godzinówka musi się zgadzać. Po części byłem na... I tak ci utnę te godziny i tak. A tam pierdolisz, szefo, kurwa. Nie ma ucinania. A po drugie, kurwa, jeszcze raz będziesz siedział off duty na radiu, to też się zwolnia. Ale kurwa, off duty, co ja mam, radio zawsze wypierdalać do szafki, szef, kurwa. Nie, od wyłączyć. Tego już... Ale ja, nie, ja wyłączam... Przycisk on off. Ty, 03. No, wyłącz po prostu, wyłącz radio po prostu.
Szefie, po prostu przekręć jednak. Rami po prostu był. Ale szefie, sprawa wygląda następująco, że ja nie byłem na radiu, tylko sytuacja... Ty kurwa, ty, jakie radio? Szef, ja kurwa na radio to wbiłem tylko po to, żeby przekazać, że mogę służyć jako wsparcie odboczne, jako jednostka offroadowa na kładzie. Że zszedłeś ze służby, ale radyjko zostało. Tak, zostałem na radio. Sam to powiedziałeś. Ale to prawda. Powiedziałeś, że słyszałeś, że potrzebujesz wsparcia, do tego tam pojechałeś. Proszę zamknąć pizdę. Uderzam w bladek coś. Proszę w tym momencie się uciszyć, rozmawiam. Rozmawiam 01 oraz 02. Ty nie wiem co tu robisz. Jak już 03. Rami, 03. Kultury, to szczerze, nie, Rami. Jeżeli nie zachowasz kultury do wyższego stopnia, zostanie zawieszone. Rami, uważaj na słowa. Jasne, rozumiem, nie ma problemu, subwoofer. Kurwa, jazda. No akurat tutaj poprawa montana, jak się nie ogarniesz, nie przestaniesz wyzywać, to dostaniesz zaraz. Masz, jest ze Rami, przeproś. Kurwa. Rami, to nie może tak wyglądać, rozumiesz? Co na 03? Rami. Ja to sam wystrugałem, kurwa. Pinokio to mój stary. Super. Geppetto. Geppetto. Ty rozumiesz, że ty będziesz kadetem do końca kurwa życia. Szefie, inaczej. Panowie, odwróćcie się, spójrzcie przez szybę. Którą? Ja mam za sobą ścianę. Ja pierdolę. Co to kurwa jest? Rambi? Tak. Tworzy mi ktoś tam drzwi. Kadet? Tak. Proszę? Napierdalaj. Dzień dobry. Dobry. Napuściłem na nią kadeta. Przepraszam Rambi? Bardzo. Do it. Logic foile. A ile pan da? O kurwa. Ty, Gepard, kurwa, ja tu spotkanie mam. Rambi, ale wczoraj mówiłeś, że kurwa to nie są Transformersy. No ja, co mają Transformersy do tego? Normalna... Dobra, Chihuahua z Beverly Hills, wyskakuj z komendy. No nie mogę. Zapraszam. Czemu? Wyprowadź ją, Rambi. Szefie, my do tej rozmowy łapie. Wracamy. Tak, wyprowadź, my się widzimy zaraz na ośce. Szerifie, jest szansa wyprowadzić. Kurwa, dużo. Już sekundę, bo mamy tam już. Jasne. Zapraszam tutaj w prawo. Proszę. Do widzenia. Do widzenia. No chodź, Cezary, chodź. To jest Tarek. Nie, bo my teraz podążymy w Państwa, ale on przyjdzie na komendę. Nie, jutro. Nie, na razie zrobimy. Ja już odleżę, dostaję. Okej. Dobra, Bramek, wracając do tematu. Dobra, chodź. Dobra, jedź na do. Znaczy tam na patrol. No, także generalnie, no, jak będziesz tak robił, no to nam zerwą umowę, a wtedy będziesz bulił. A, to nie, sorry, kurwa, jak zwykle na niego powołania, pierdolę, kurwa. Słuchaj, nie prowokuj, bo po niego zadzwoni. Chodzi o to, że będziesz musiał sam płacić za ty, za wszystko. A za tobą wszyscy będą płacić. Powiem tak, inaczej. Ja się nauczę mechanikować, będę mechanikować. Ty już za dużo mechaniki umiesz. Wystarczy. Ale ja zrobię tak, że one się nawet psuć nie będą. Nie, wystarczy ci. O. Nie można takich rzeczy robić, bo jak nam upierdolą kontrakty, to jesteśmy w dupie. Będziemy wszyscy będą musieli płacić, wszyscy będą w plecy, bo ty masz kurwa jakieś dygnięcia, jak widzisz człowieka, to musisz jebnąć go taserem. Nie do końca. Przepraszam, dementuję. No, dobra, dementor, dawaj. Dlaczego? Taka sytuacja nie miała miejsca, zważywszy na to, że tej broni używam jako status bezpośredniej obrony własnej, koniecznej. Przede wszystkim koniecznej. Co? Rambi, ty jesteś niereformowalny, wiesz o tym. Jesteś niereformowalny. No i szef, jak się zachowuje? Co to za przykład, kurwa, przedrzeźnić? Moment, bo ja muszę tu swoje 5 groszy wtrącić. Rami, ogólnie dzisiaj bardzo w porządku. Nie rozmawialiśmy właśnie o sytuacji tutaj między tobą a nim. No i doszliśmy tam do jakichś wniosków, ale... Rami dzisiaj wpadł na genialny pomysł, żeby po prostu chłopak, który z nas zrobił jasnym ścierę jebane, debili, idiotów i ogólnie najgorszych skurwysynów, zostawić na komendzie,
a ja dorzuciłem od siebie 2 grosze, że możemy go w sumie na 2 dni zostawić. I go zostawiliśmy. No, ale no. Generalnie od 2 dni Rambry zaliczył duży progres mentalny i już nie wyzywa dzięki wszystkiego szef. Jakby... A od 2 dni z kim jeździ? No, jeden dzień jeździł ze mną, potem jeździł z tobą i dzisiaj jest dzień trzeci, nie? Ja mówię, a ja dzisiaj sam mogę jeździć, już sam jeździłem. Nie możesz sam jeździć. Okej, Uspokoiłeś się dnia pierwszego, pojeździłeś z Pisikelem, uspokoiłeś się, bo dzisiaj jeździcie i jest git. Ale są rzeczy dalej, których ty nie możesz robić jako funkcjonariusz. To teraz jeszcze tylko patrol ze mną i zasługujesz na oficera. Nie no, bez przesady. Bez przesady już, bo on już mówi, że on nie wytrzyma tego nerwowo. Przecież ja bym skończył jak konsola do DJ-ki jakaś, kurwa, ty. Dlaczego? No jak to dlaczego, chodzący mikserze, kurwa? Myślę, że wiesz, o co chodzi. No, okej. Mam robić insynuację? No, kurwa, ty, jak zwykle budżetowa... Dawaj, momencik. Dawaj. My na niego nie zasługujemy, panowie. Nie zasługujemy. Dawaj. Tak więc co idzie tak. Ręce, poddaj się, łapy, co mi do ciebie, funkcjonar! Nie ruszasz się, kurwa, nas jest więcej, nie ruszasz się! Ale kurwa, co jest, on jego odjeżdża! Trzech opon, kurwa, nie ma i odjeżdża! Nie dajemy to do góry! Szatujcie to! No i wtedy zaczynają inni funkcjonariusze strzelać, tak? Nieprawda, nie krzyczę tak głośno. Co ty pierdolisz? Ja, ty ostatnio... Nie krzyczę tak ale ty na paleto... Nie! Chwila, przepraszam, się wtrącę, ale na recepcji było słychać wszystko. No. Powiedz, że nikogo nie było na recepcji. Były tam pan Owen Savage, pani Sejla Sotelo. Dobra, w celach też was słychać. Dobra, to ej, ale, już spoko. Dobra, Montana, ale nie żeby coś, no. Ty masz albo tryb subwoofer, darcie pizdy, albo... Witam panią, 01 Gregory, przepraszam, 03 Gregory Montana. Nie. Może pani mi dać swój numer? Jak można powiedzieć... Czy razy panią nową kurwę, to widzi pani jak zapierdala? No, a nie masz? Nie wiem, o czym mówisz, przyjacielu. No, uważaj, kurwa, bo mi jeszcze... A, nie wiem, o czym mówisz, przyjacielu. O, tak. Right. O, witam się. Nie możesz mówić, przyjacielu, zapierdolę ciebie, right. Kurwa, jest godino. Witam obywatela, tutaj chyba będzie mandacik, o, lalunie. Mike Storm, kurwa, Mike Storm. O, kurwa. Ja, Montana. Nie no, zero... Nie, a umiecie tak? Tak umiecie? Spokojnie, ale co jak co pochwała, 03, teraz jak nam radę nie działało, to była jedyna jednostka, która pościg prowadząc na paleto była słyszalna na komendzie, kurwa, więc pogratulować. Coś wspaniałego, naprawdę. Ja pierdolę! Nieprawda, Rambi, nieprawda. Przesłyszało mi nie, się, tak? Mi wszyscy mówią, że jestem za cicho. Nie, to jest, ale nie. Nie, kurwa, to jest kłamstwo, po prostu cię ściszyli, kurwa, głośno? To 1%. Okej, będę ciszyć. Jak mamy już tak dyskutować, to co jest ostatnia taka sytuacja 03, bo no tak to nie może wyglądać. No, masakra 03, weź ty się ogarnij. No, w sumie potrzebujesz pierwszy taki, kurwa, normalny tutorial do Virtual DJ chyba. Hej, bo ty, Pisikele, robimy z niego 05? Z kogo? Rambi, no z Montana, z Rambiego się da na 03. Oh yeah. Pasuje. Zajebać ci kopa, kurwa? Co, Kung Fu Panda jesteś? Uważam, się ze stołka zwalić. O, dobra, już masz krzesło. Kurwa, kot, sam serio. No. Wiesz, po co się tutaj spotkaliśmy? Nie. Rambi, obgadujemy awansy teraz. Słuchaj, ja dostałem całą platformę kółko i krzyżyk, którą przegrywałeś z obywatelami w celi i wytłumacz mi, jaki to daje hołd komendzie, kurwa. Wszystko mam zapisane. No, tutaj problem, tu źle. Tu podwójne czemu? Ruchy. Czekaj, a czemu oszukujesz warcaby? Ja? No. Nieprawda. No, prawda. Gram systemem. Nie tak, rozpierdolę mnie jeszcze nie... Dobra, kończ. Binarny szef, jest w porządku akurat. Szef, ale to nie jest miejsce do takich żartów. Śpieszymy się. Przestępczość w mieście maleje, no bo dokładnie. Jestem tu. No właśnie, ale, maleje. Ale trzeba coś z tym zrobić, no. Czego jeszcze? No. Zapomnieliśmy chyba o najważniejszym aspekcie, co szef? Jakim? Dzisiaj nie będzie awansu.
Spierdalaj z tą łokciem ode mnie. Kurwa szefie, ja się tak staram, z każdym dniem. Kurwa, dwie skargi w ciągu pół godziny na ciebie weszły. Hurdur, dwie skargi źle, kurwa szefie, jeżeli tu wszyscy mieliby być ci. Rambi, nie, cztery i przebiję spontane. Czekaj, jak to bywa, że ktoś jest, że... Ja dzisiaj nie było żadnych skargi. Czy prawo... prawo Hammurabiego, oko za oko, ząb za ząb. Jak to było? Anna, to nie była skarga, nie? Jak to się nazywa? Jak? No, prawo dżungli. Nie, kurwa, że ten i ten to samo. Że każdy jest ten. Oko za oko, ząb za ząb, tak? Nie, no oko za oko, ząb za ząb chodzi. No ta, ale to się jakoś nazywało. Że każdy jest nie, że równy, tylko ten. Oh yeah. Materowski, witam. A czy równy każdy jest? Kurwa. Jasne, że równy każdy jest, ale... Nie, no ty się garbisz trochę. Pod względem prawnym chodziło o aspekt tego, że jeżeli każdy miałby z nas przestrzegać... Kodeks Hammurabiego to było chyba, nie? Nie, ty kurwa, powiedziałem to przecież, nieważne. Nie, odbiegając, parafrazując. Od kiedy ty kurwa takie słowa znasz? Parafrazując, chciałbym się odnieść do sytuacji w takim stylu. Jeżeli sytuacja ma miejsce taka, że mamy przestrzegać prawa, jeżeli każdy z nas miałby być dotykany tą ręką prawa, to wszyscy bylibyśmy w więzieniu i to na 4 dożywocia, 15 krzeseł. Moglibyśmy... Chcesz być dotykany ręką? Słucham? Chcesz być dotykany ręką? Nie no, przez szefa to wszędzie. Proszę bardzo. Matko... Nie... Dawaj kapela, lecisz. Pokaż to potrafię. Oh yeah. Słuchaj Rambi, na awans trzeba sobie zapracować, tak? Tojojoj, Rambi. Poniosł mnie. Nie no, bez przesady, żartowałem! Och, co jest? Lera. Dzięki Dori za sobie. Podnieś ciągle, jak powiedziałem, że trzeba zapracować na awans. Dobra szefie, nie ma co owijać bawełnę. Co jeszcze dzisiaj? A? Jakaś premia, coś dla mnie? Kurwa, z czegoś jeszcze się mam wybronić? Bo te skargi to, jak sam szef widzi, to okant kurwa obić, bo... Ale bo ty masz jakąś krzywą wizję planety po prostu. Nie krzywą, bo planeta prosta. W końcu płaskoziemcy. Jesteś płaskoziemcem? Ty jesteś płaskostopie. Mój Boże. Sorry 03, jeżeli cię to uraziło, no to co? Wyprostuj stopę. Dobra, jedźmy już na patro, kurwa, rapi. Jedźmy, chodź, wypierdalamy już, chodź. Ewidentnie 03 ma płaską stopę, zgłaszam to na radiu. Chodź, nie masz psychy! Na jedynce tego zgłosić. No on nie ma psychy, kurwa, no on nie ma. Nie masz psychy! Nie mów tego, bo spałujecie. Zawieszenie będzie. Zawieszenie! 62 do wszystkich jednostek. 03 ma płaskostopie, powtarzam, 03 ma płaskostopie. 104. Matko boska. Urwem łeb. Zbieg na dół. Na dół pobiegł. Urwem łeb, obiecuję. Ty kapela kurwo kłamiąca! A ładu! Co?! Opie, to jest mechanik komendowy, z tym nie wygrasz. Dobra, wkurwiłeś mnie teraz. Znowu. Zostawiłem swojego klona na górze, on myśli, że ja tam jestem. Nie, bo konwoje mamy zakazane w górnie. Dzień dobry. No dokładnie, służba więzienna. Wszystko wiesz. No, trzymaj się. O! Rawi do... kurwa, dodża. Zdodżowałem właśnie, dwa taser shoty. O, ale bije mnie, kurwa! O! Zarazem, co wy robicie? Montana! Kuguar na komendzie!